Dobry wieczór. Nie będę ukrywał, że mam pewną tremę, zważywszy, że bardzo dawno nie uczestniczyłem w podwieczorku. To nawet nie ważne, że Państwo tego nie zauważyli, ale to na moje samopoczucie ma trochę wpływu. A nie uczestniczyłem z paru powodów. Po pierwsze, tam nie będę brał udziału w tych szeregowych podwieczorkach, bo to nie warto. No co innego jak jubileusz, no to już jest co innego. Po drugie, co też jest nie bez znaczenia, no oni mi tego nie proponowali nigdy. Ale po trzecie, co jest najważniejsze, że ja osobiście miałem dużo takich swoich drobnych, prywatnych kłopotów. Znaczy, no niby nic wielkiego, ale jednak, proszę Państwa, kot mi zginął. Zginął mi kot, tak, bo ja miałem kota. Znaczy właśnie, ja mam kota. Od dawna na tle budownictwa zresztą. Nie, zdaje się, nie, ja muszę od początku, bo Państwo się inaczej pogubią. Bo proszę Państwa, nie, bo się wytworzyła głupia sytuacja, bo ja dostałem mieszkanie. Znaczy, no, dostałem to może za dużo powiedziane. Ja je wymieniłem za banknoty. No więc mi dali klucze od tego mieszkania. Zresztą też anachronizm, bo tam się drzwi z futryną otwierają. No i egzystowałem sobie. Wybrałem sobie taki suchszy kącik. Żarówkę miałem. Paliła się. I czytałem sobie. Czytałem na Kubusia Puchatka, Cola Brenion, 100 dykteryjek marynarskich. Bardzo przyjemnie było. Tylko że człowiek to jest taki, no, twór nienasycony. Teraz właśnie się mówi chyba roztwór nienasycony. Nie, wszystko jedno, nie ma znaczenia. W każdym razie, jak to mówią, dać kurze grzędę, jeszcze wyżej siędę. I że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No jedzenie jak jedzenie, bo ja jeszcze te raty płaciłem, ale... Te grzędę to sobie chciałem podnieść, bo... Ja słyszałem, że gdzie indziej jak podostawali, to u nich czasami i winda chodzi, i ciepła woda leci z rury, a jak suche lato, to prawie zacieków nie ma. No, tyle, że im rury pękają, no ale rury to wszędzie pękają, także to nie ma rady, bo to są takie rury do pękania. To zresztą, to nie jest żadna wada, to jest tylko wina materiału. Materiał jest niedobry i to daje duże oszczędności. Więc im zazdrościłem, bo u mnie się wszystko dosłownie sypało, bo to atomik tynk spadł. A to znowu inna sprawa, że wtedy był silny wiatr. To mi się całe okno wyjęło. Krany mi się zacinały. To znaczy właściwie ze ściany wychodziły łatwo. Tylko przy wkładaniu to mi się gruz sypał do bieliźniarki. Bo one troszkę były z boku umieszczone, te krany. Ja je próbowałem na plastelinę osadzać, ale mi dzieci wydłubywały. No. Jednym słowem, powiesić się można. Ja nawet miałem taką chwilę depresji, kiedy przy spuszczaniu wody spadł mi rezerwuar na głowę i chciałem się targnąć na życie, ale ten hak od lampy nie wytrzymał ciężaru paska. I to wszystko runęło i fiasko już zupełnie. No, jedno, co miałem rzeczywiście dobre, to przeciąg. Nie, przeciąg tak. Bo to tak, raz dlatego, że jak się buduje z prefabrykatów, to te elementy nie mogą się dokładnie ze sobą połączyć. Na narożnikach specjalnie. Ja nawet nie wiem dokładnie dlaczego, ale jeden inżynier mi powiedział, że tak musi być. A dwa, no to już jest z mojej winy rzeczywiście, bo ja chciałem gwóźdź przybić, a to była akurat ściana szczytowa. Ja może widocznie za mocno uderzyłem czy coś i to wszystko runęło na przedszkole na dół. Nie, ale do czego zmierzam? Że u nas tam na dole, przy windzie, była taka z tą windą też jest ciekawa historia, bo oni ją mają uruchomić w przyszłym miesiącu. I tam ktoś rzucił taki śmiały projekt, żeby albo ten szyb wyprostować, albo może tę kabinę zwęzić, także gdyby ona ewentualnie ruszyła, to miałaby się nie obijać o boki, nie ocierać. Ciekawe, czy im się uda. Ale jak nie, to ją zlikwidują i zrobią syp na śmieci. Bo ten pierwotny jest nie do odetkania w ogóle. No i właśnie koło tej windy wisi taka karteczka tam na dole, taka żartobliwa karteczka, że jakby ktoś z lokatorów zauważył jakieś usterki u siebie w mieszkaniu, to żeby zgłosił do administracji. No więc nikt oczywiście tego poważnie nie brał pod uwagę, ja też nie, ale podłoga mnie zmusiła.
Klepka nazywa się. Bo póki były te wybrzuszenia, te góry, doliny, to nic nie mówiłem, a nawet troszkę syna geografii uczyłem poglądowo. Ale w pewnym momencie stęchło, jak gdyby ten grzyb czy przesek czy coś i zaczęły się robić szpary. Szpary, szpary, coraz większe szpary i to zaczęło być denerwujące i kłopotliwe, bo zaczęły mi ginąć różne przedmioty. Bo, a to mi długopis wpadł, a to książka zginęła, znowu raz to cała butelka z mlekiem wpadła i to nie do wyjęcia. Musieliśmy zostawić nas siadłe. Dopiero potem żona przez słomkę wypiła. No i teraz ten kot. Ten kot właśnie, o którym mówię. Przepad bez reszty, kici, 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 nie ma kota, nic. I to mnie trochę zdenerwowało. Rzeczywiście, bo myślę sobie, człowiek jak człowiek, no trudno, no sam sobie winien, tak? Ale co jest winne biedne zwierzę, prawda, kociaczek? I tak sobie wziąłem na odwagę, myślę sobie, a co, a cholera, a co, a pójdę, a co mi zrobią, no? A pójdę do tej administracji, no? I rzeczywiście, i wziąłem sobie dzień wolny z pracy na poczet urlopu przyszłego roku, zjadłem flakonik Elenium, wypiłem dwa głębsze na odwagę, jeszcze kawa, jeszcze troszkę jałowcówki, co żona przede mną schowała, myślała, że nie wiem gdzie. I poszedłem, przychodzę tam, mówię, dzień dobry, pocałowałem tego pana za biurkiem w rękę. On się zaraz zainteresował, czy ja nie jestem ślepy. Bo chyba jest jak w WU napisane, że oni w środę przyjmują do 10, a w piątki od 12. A dzisiaj zasadniczo jest czwartek. Więc mu dałem szybko butelkę koniaku, wziął. Troszkę się wykrzywiał, że nie francuski, ale wziął. Tym paniom rozdałem szybko bombonierki, tam perfumy, kwiaty oczywiście i czekam. Czekam sobie, siedzę, oni zjedli pierwsze śniadanie, czekam. Ten się nawet od koniaku trochę uśmiechnął, jak gdyby. Bo coś ciekawego, takiego śmiesznego w gazecie przeczytał. Ciekawe w jakiej zresztą, bo nie zauważyłem tytułu. No i siedzimy, zjedli drugie śniadanie, ja czekam. I wtedy ta pani spod okna wzięła jakieś aktówki i przeniosła do szafy. I powiedziała, że już naprawdę z tym wszystkim to cholery można dostać. A ta druga, taka ładna blondynka, wzięła słuchawkę i powiedziała, kochana, daj mi miasto. I kochana jej dała miasto i wtedy ona sobie wyjaśniła sprawę, ale z ślicznej żorżety, która się pojawiła na rogu tam w tekstylnym. A ja siedzę i tak się głupio czuję troszkę, bo widzę, że ta rozmowa się jakby nie klei trochę tutaj. Więc oni z tą herbatę następną wypili, ja tak chrząknąłem delikatnie, spojrzał na mnie ten od koniaku i powiedział, że to miejsce, na którym siedzę, to zasadniczo jest służbowe. Ale mogę siedzieć, tylko że jak kolega wróci od dziecka, to żebym mu zwolnił. A właściwie o co mi chodzi w ogóle? Po co ja tu jestem? Więc mówię, właśnie panie naczelniku, no serdecznie dziękuję, że pan się zainteresował. Widzi pan taka i taka sprawa, tłumaczę mu, widzi pan, dostałem mieszkanie, nowe mieszkanie, tam się u mnie wszystko sypie. Na czego pan się spodziewa, mówi kochany, no nowe jest, to się sypie, no. Ale konkretnie, proszę pana, usterki jakieś są? Są, panie naczelniku, są, no klepka na przykład. Co klepka na przykład? Klepka, wie pan, porobiły się szpary, to... No szpary, kochana, czego pan się spodziewał? Oczywiście, że szpary. Proszę pana, pan ma okna otwarte czy zamknięte? Ja mówię, no panie naczelniku, no właśnie zimą to... A, no widzi pan, no prosta sprawa, no normalne zjawisko fizyczne. Proszę pana, my kładziemy mokrą klepkę. Aha, a dlaczego panowie kładziecie mokrą? Niech pan nie przeszkadza, niech pan słucha. Proszę pana, my kładziemy mokrą klepkę. Okno jest zamknięte, tak? Kaloryfery grzeją, tak? No ja mówię, tak, ale dlaczego kładziecie mokrą klepkę? Panie kolego, po co te nerwy? Po co te nerwy? Nie ma innej. Proszę pana, my kładziemy mokrą klepkę i następuje normalne zjawisko fizyczne. Woda zawarta w drzewie paruje, klepka się sycha, powstają szpary, no prosta sprawa. Nie, co pan ma dalej? Ma pan jeszcze coś? No, panie naczelniku, wanna, na przykład wanna, naleje wody, nie wycieka mi, nie wycieka, muszę wyparowywać dopiero grzałką elektryczną przez okno. A, to mówi, to nie jest żadna usterka, proszę pana, to wszędzie tak jest. Zresztą ta woda idzie, tylko bardzo powoli, pan tego nie może zauważyć. To proszę pana, syfony. Ja wie co syfony? Proszę pana, syfony. Widzi pan, dawniej robiono syfony pionowe i ta woda miała swobodny ściek. A teraz my dajemy syfony poziome i ona nie ma dokąd iść. Aha, a dlaczego panowie dajecie poziome syfony? Człowieku, stropy. Co stropy? Wąskie stropy, niskie stropy, proszę pana. Czy pan wie, ile ma pionowy syfon? 60 centymetrów. To gdzie ja go panu dam? No tak, no gdzie pan mi go da, panie naczelniku? Zaraz, przepraszam, bo że tak panu, albo ja taki laik, ale panie naczelniku, jak gdyby wannę jakby podnieść, wie pan? I panie kolego, niech pan się nie gniewa, ale coś panu powiem. Wie pan, jak pan se będzie willę budował, to pan se będzie podnosił, obniżał, przechylał, przestawiał. Ale na razie to tu jest przedsiębiorstwo budowlane. To znaczy, aha, na razie przedsiębiorstwo. Panie naczelniku, to znaczy u mnie nie ma żadnych usterek? Jakby panu powiedzieć, proszę pana, i są, i nie ma. Ja oczywiście część tej podłogi panu mogę uznać, wie pan, ale...
Muszę panu jedną rzecz powiedzieć. Jak my byśmy chcieli uznać wszystkie usterki zgłaszane przez lokatorów, to my ten cały gmach musielibyśmy zupełnie od początku postawić. No rozumiem, panie naczelniku. Dziękuję bardzo, do widzenia.